Siemaneczko, z tej strony Veir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym Zagrajmy z gry o nazwie Necroma. Po cholernie długiej przerwie od nagrywania, totalnie nie z mojej winy. Więc gra została stworzona przez Lorenzo Bolognini, jeśli dobrze czytam, macie tam napisane w dolnym lewym rogu. Gra opowiada historię dwójki ludzi, dokładniej ojca i jego córki, którzy zostali porwani czy coś i budzą się w nieznanym ich miejscu. Gra będzie zawierała dużo zagadek, aczkolwiek nie wiem, czy będzie ona straszna. Jako, że nie oglądałem żadnych trailerów i nie zagłębiałem się w to. Ogólnie gra jest demem, więc nie wiem, jak długo będzie to trwało. Po prostu sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Tak długo nie nagrywałem, że obawiam się, że będę strasznie kaleczył tłumaczenia i generalnie popełniał błędy, nawet w mowie. Wybierz odcinek? Prolog. Liam i jego córka Emi, nie wiem, żyją sobie razem, ale nagle dochodzi do niespodziewanego i to odmieni wszystko. Fajnie, zacznijmy. Cóż, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Nie jestem pewien, jaki jest to RPG Maker, albo nawet Wolf Editor, ale na pewno jest to jeden z tych starszych programów, co widać po stylu graficznym. Ami, wróciłem. Nie, dobra. Nie chcę mi się tym głosem całą serię, albo dobra. Ami, no dalej, jestem w domu. Gdzie ta dziewczyna poszła? Spóźnimy się, em? Mam twoje klucze. Co do? Fajny Pokémon z niej. Och, cholera. Poważnie, Ami? Kolejny twój żart? To nie są żarty, tato. Uho. Ha, ha. Idę po ciebie, gówniarzu. Możesz poruszać się Liamem za pomocą strzałek, wykonywać interakcje z otoczeniem za pomocą zetki tradycyjnie. Sprawdź domek, żeby dowiedzieć... Nie, czy co? Sprawdzaj dom, żeby zyskiwać jakieś punkty, które możesz wydawać na różne sposoby w trakcie gry. Poszukuj wskazówek, żeby odnaleźć klucze do swojego samochodu i zakończ ten odcinek Like a Boss. Która godzina? A, okej. O Jezus, coś piękne. Muszę sprawdzać. O Jezu, jak to wszystko pięknie, płytko chodzi. Właśnie za to kocham stare Makery i Wolf Editor. Tamte gry po prostu miały idealne 60 FPS-ów, a w tych nowszych Makerach wszystko jakoś tak się ciągnie dziwnie. To jest ta notatka, którą zostawiono. Okej, okay, Pokémon. O człowieku, wciąż mam wiele rachunków, które muszę zapłacić tego miesiąca. O, dostałem ten punkt, fajnie. Może z drugiej strony podejść? Nie. A może to pudełko? Nie. Kwiatek. Ta roślina jest prezentem od mojej matki. Naprawdę o nią dbam. Jedna z moich dwóch czarnych sow. Nic więcej, nic mniej. Okej, okay, nie musimy robić tego dwa razy. Mój drogocenny stół na kawę, czy do kawy. To jest rzadki kawałek mebla? Tutaj jest dużo nowelek thrillerowych, książek. Używam ich do inspirowania się. Jej. Znowu. Kilka zdjęć mojej rodziny. Ja, Ami i Karen. Drewniane krzesło. Zazwyczaj nie mam gości, więc mam ich tylko kilka. Piękny obraz, który narysował, znaczy namalował mój przyjaciel Paul. On jest utalentowanym artystą. Zobaczmy. Mam spotkanie z doktorem Jenkinsem w następny chyba wtorek, jak się nie mylę. Kolejny kwiatek jej. Lodówka. Lodówka jest pusta. Powinienem zająć się rzeczami, które kupiłem wcześniej w sklepie. Ale najpierw muszę odnaleźć Ami. Cholera, ta kuchnia jest brudna. Posprzątam ją później. Po tym jak zabiorę Ami do jej mamy. O, czyli rozwodnicy. Cholera, ta kuchnia. Dobra, czytam to samo. Okej, okay, wystarczy. Krzesło.
Drewniane krzesło, no było to samo. Powiedziałem Ami, żeby posprzątała stół po obiedzie. Ona nigdy mnie nie słucha. No cóż, życie. Tak ją wychowałaś. Mogę wyjść? Nie mogę. Podoba mi się, że widać kawałek postaci, jak się ukrywamy za tłem. W sumie w żadnej grze tego nie widziałem. Z Makera i mi. Pierwszy raz się z tym spotykam. Ten kosz jest pełny. Ami powinna być bardziej zorganizowana. Konsola Ami. Ona ma wiele gier. Naprawdę chciałbym zrozumieć ich urok. Nie lubię ich. Przynajmniej pościelała łóżko. Nie będę przeszukiwał szafy mojej córki. Nie ma takiej opcji. Nie dostałem Insight Pointu. O, bardzo nieładnie. Zamknięta szuflada. Typowe dla Ami. Co my tu mamy? Jazz Ami i jakiś Groove Collection. Tutaj jest wiele kolorowych okładek. Okej. To jest zamknięte za pomocą kodu składającego się z czterech cyfr bodajże. Muszę podać dobre hasło, żeby otworzyć. Okej, nie jestem tak głupi. Od razu widać, o co chodzi, bo na dole była notatka zapisana za pomocą pokemonowego języka. Jezu, co skąd te lagi, co się stało? Przestało być płynne. Czekajcie chwilę, zobaczę, o co chodzi. Okej, już jest wszystko w porządku, nie wiem czemu tak się stało. Okej, więc... Raz, jeden, trzy. Aha, czyli muszę znaleźć jeszcze jedną notatkę. Okej. Co jest tutaj? A, znowu to samo. Jego rodzina. Wiele zdjęć mojego wczesnego życia. Okej. Naprawdę chciałbym się teraz drzemnąć, ale spóźnimy się. Stolik obok mojego łóżka i ładowarka do mojego smartfona. Zazwyczaj zostawiam go podłączonego. Czy tam ładowarkę? No, ładowarkę. Ten pokój jest totalnie zabałaganiony. Ami powinna... Znaczy nie, Ami ma to po mnie, prawda? Okej. Moja szafa. Nie ma tu nic specjalnego. Kwiatek. Nie mogę wykonać interakcji. Zaraz. Nie mogę z niczym wykonać. A nie. Łazienka. Nie potrzebuję tego teraz. Serio? To co ja mam zrobić? Nie znalazłem żadnych cyfer. Czemu nie da się pójść na dół? Potrzebuję liczb. I co dalej? O, była wskazówka dla debili. Tego się akurat domyśliłem, tylko nie widzę żadnej dodatkowej karteczki oprócz tamtej. Może na lodówce? Nie? No 1-3. I got your keys. 1-3. Chyba, że o jako 0, 1-0-0-3? Spróbujmy jeszcze raz. Jeden, zero, zero, trzy. Zobaczmy. O nie, to jest naprawdę jeden z ich żartów. To jest dziwne pudełko z 5 przyciskami i jest zamknięte oczywiście. Muszę znaleźć sposób, żeby otworzyć tę rzecz, nie niszcząc jej. Ami zabiłaby mnie, gdybym zniszczył jedną z jej ważnych, drogocennych zabawek. Muszę znaleźć sposób, żeby to otworzyć. Spróbujmy. Enigma. Co? Co mam zrobić? Slick. Slick. Aha. O nie, używanie mózgu. Nie działa. Jej. Co teraz? Mogę iść na dół? Nie, muszę łazienki. Nie. Co mam zrobić? O, kapcie. A nie, to jedzenie. Kupiłem jedzenie na cały tydzień. Zastanawiam się, czy zapomniałem czegoś jak zwykle. Nie wiem. Ale fajnie, że można wykonać interakcję z czymś, co jest częścią tak jakby podłogi, tła. Kurde, macie jakiś pomysł, co mógłbym zrobić z tamtym hasłem? Bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia.
że jakieś informacje w jej szafie. Nie, okej. O, nawet nie zresetowało się. Click. Aha, to ja może muszę spamić, aż będzie działało. Jezu, muszę trochę potrwać. Okej, nie mam pojęcia. Może po książkach? Tu na dole są książki. Fioletowa, zielona, czerwona, zielona, niebieska. Zobaczmy. Fioletowa... Czerwona, zielona... Zielona, niebieska. Fioletowa... A nie, tu była fioletowa, zielona, czerwona, zielona. Boże, ma skleroza. Tu będzie czerwony, a tu będzie zielony. O mój Boże, dałem radę. Nie wierzę. Wow. Wow. Używając obiektów w tle. To jest kawałek papieru. Co? Może następnym razem? Ami. Gotcha, mam cię. Wow. Znaczy, wow. Ami jest naprawdę dobra w ukrywaniu się. Ukryj się za obiektami i działaj, kiedy Liam jest... kiedy Liam zobaczy coś innego? A, kiedy zwróci uwagę na coś innego. Nie wiem, jakiego słowa użyć naprawdę. Cholera, totalnie mnie zniszczy. Muszę odwrócić jego uwagę. Właśnie tego słowa mi brakowało. Nie teraz, on mnie widzi. Serio, co mam zrobić? O, mogę zapisać. Co ja mam zrobić, jak ja nie mogę się nigdzie ruszyć? Fuck. No, not this way. Now he can see me. O, Jezu. Telefon. Pora na żart. Cholera, bateria jest martwa. Muszę go podładować. Ładowarka jest obok łóżka. Muszę wrócić. Dobra. O, serio? I nie widzi? Nie ogarniam tego. O, cholera. Idę. Really? Ta zagadka trochę nie miała sensu. Halo? Haha, ten dureń. Nigdy mnie nie złapiesz, ojcze. Co do? Kibla. O, nieważne. Powinieneś zobaczyć swoją twarz, tato. To koniec, ty złodziejko. Oddawaj mi moje kluczyki. Spóźnimy się. Och, okej, uspokój się. Zamknęłam je w kolejnym pudełku, chodź za mną. Chyba pudełku. W ogóle czemu ona na portrecie wygląda na dosyć starą kobietę? O mój, zgubiłam klucze. Co? Jestem pewna, że one były w mojej kieszonce, ale zgubiłam ją, kiedy próbowałeś mnie złapać, I guess. Amelia? Przestań żartować. Twoja matka mnie zabije, jeśli się spóźnimy. Nie żartuję, tato, ale mam rozwiązanie. Patrz i się ucz. O mój Boże. Możesz otwierać zamki używając kursora z początkowej komórki do komórki... Aha, jej. Zapamiętaj poprawną ścieżkę i naciśnij Z, żeby zacząć otwieranie zamków. Używaj kursora i naciśnij Z. Aha, okej. O Jezu. Co to jest? Ojej, dobra. To jest trudne. Serio? Dobra, skup się, Veir. God damn it. W prawo czy? Okej. O, dałem radę, jej! Jej, dałem radę. Voila. Nareszcie. Skomentował mój brak skilla. Byłem w tym tak słaby.
co teraz? Gdzie ty się w ogóle tego nauczyłaś? Mam na myśli otwieranie zamków i w ogóle. Poradniki na internecie. Można uczyć się wielu rzeczy tam, wiesz? Okej, daj spokój. Jedziemy. Dobra, szefie. Animacje jazdy. Więc, co u ciebie? Ostatnio nie mieliśmy zbyt wiele czasu, żeby porozmawiać. Wszystko dobrze. Ja po prostu chciałbym spędzić więcej czasu z tobą, tato. Ja również, ale wiesz, prawo to prawo. Co? Mama jest nudna. Nie mów o swojej mamie w ten sposób. Ona ma swoje plusy. Zalety. Ta racja, na przykład oszukiwanie, albo zdradzanie, jak to woli. Przepraszam, Ctrl-Z. Wytnij. Co? Próbowałem to cofnąć. Nerd. Zaraz, Ctrl-Z, bo cofnij, a nie... Wytnij. Hej, i kto to mówi? Przy okazji, jaki jest twój status? Czy wciąż pracujesz nad nowelką? Tak, ale jestem trochę zestresowany. Mój edytor... No, edytor... Ostatnio ciągle się leni? Czyżby nawiązywali do mnie? Cóż, jestem zmęczony i muszę wziąć sobie przerwę następnego tygodnia. Zgadzam się, musisz odpocząć, tato. I hej, napisałam nowelkę również. Naprawdę? Pozwolisz mi ją później przeczytać? Pozwól mi ją później przeczytać, okej? Tacie naprawdę zachwyci. Posłuchałam twojej rady i jestem pewna, że ta będzie niezła. Czy chcesz usłyszeć pierwszą linię? Linijkę, pewnie. Okej, więc historia odbywa się kilka wieków w przyszłości, czy tam lat, jak to woli, lepiej brzmi. Surowce naszej planety są... Co to było? Czekaj, widziałaś to? O czym ty mówisz? Tam był jakiś facet, albo coś. O mój Boże. Co do cholery? Co jest z nimi nie tak? Tato, uważaj! Co to miało być? I zombiak? The Walking Dead w 2D? Jej, pierwszy chapter zakończony. Ucieczka. Liam budzi się w zardzewiałym pokoju szpitalnym. Szpitalnym pokoju, pomieszczeniu. On nie wie, jak się znalazł w tym miejscu. Zaraz, to będziemy grać Liamem? Tylko i wyłącznie? A cholera. Ach. Zmienił nam się portret, ale fajnie. Co? Gdzie ja jestem? Cholera, moja głowa. Czuję pustkę. Where the fuck am I? O Boże, trup. O mój. Ucieknij z tego piekła. Zwłoki! Gdzie ja kurwa jestem? Nie. Hej! Czy ktoś tu jest? Hej! Cholera. Tutaj coś pisze na tym stole. Opuść to miejsce, jeśli chcesz zobaczyć swoją córkę ponownie. Ucieknij z tego piekła. Nie, Ami, nie! Kim jesteś? Czego ty ode mnie chcesz? Kurwa, chyba nie mam wyjścia. What the fuck? Co? Ucieknij z tego piekła. To be continued, I guess. Albo i nie. Teraz możesz wejść do menu głównego naciskając X. W menu możesz sprawdzić przedmioty. Przepraszam, głos mi się łamie. Zmieniaj ustawienia gry, a czy możesz zmieniać ustawienia gry i zapisać. Wybierz i naciśnij Z, żeby potwierdzić swoje wybory i żeby aktywować przedmiot.
Użyj poprawnego przedmiotu w otoczeniu, żeby przejść dalej w grze. Okej, zapiszmy. Trup. Ogromny napis na szkle, który mówi: ucieknij z tego piekła. Czy to jest krew? Może to jest tylko czerwona farba, ale ciało tutaj wymazuje wszystko, a czy wymazuje całą nadzieję. Plus 2, nice. Tutaj nic nie ma. A tu? Tutaj nic nie ma. Te pudła zawierają stary komputer, znaczy sprzęt, stare części do komputera. Nie mam jak sprawdzić, czy działają. Dolna część ludzkiej czaszki. Tutaj jest coś w środku. Wygląda jak część do komputera. W pudełku znajduje się wiele spalonych elektronicznych chipów. Co to jest? To jest pilot. Tutaj jest wiele tych spalonych części, tam coś jeszcze leży. A, nieważne, to jest to samo. Rozdzielnica tego pomieszczenia. Hehe, elektryk. Ona działa poprawnie, więc lepiej ją zostawię. To jest zamknięte. Będę potrzebował klucza, żeby to otworzyć. Zamek, szafka jest otwarta. I tutaj coś jest. To jest dziwny metalowy przedmiot. Trochę jak metalowy hełm albo coś w ten deseń. Lepiej, żebym go zabrał. Nic tu nie ma. Kolejna gaśnica. Jedna była w tamtym pokoju również. To jest pełne śmieci, ale teraz wszystkie śmieci są rozrzucone. Znaczy to było pełne śmieci, ale teraz są rozrzucone. Boże, jak ja czytam. Przerwa robi swoje. Co to jest? To jest skalpel. Zastanawiam się, kto go tutaj zostawił. To jest jakieś stare Surf City, nie wiem. Chipy i nieukończone elektryczne systemy. Nie ma tutaj nic, czego mógłbym użyć. Okej, to samo, to samo. To musi być wyjście. Ale drzwi się nie otworzą, bo są zamknięte, więc się nie otworzą. To jest jakiś skaner obok, retina, nie wiem. Mogę zerknąć okiem. Mam nadzieję, że nie wypali mi oka jakimś magicznym laserem. Let's go. Nic się nie stało, okej. Bezużyteczne śmieci. Sketch elektrycznych sirsiców, cokolwiek to jest. Ten kawałek papieru mówi: ucieknij z tego piekła, tak jak na tamtym szkle. Śmieć. Krzesło! Nie. No to w sumie poklikam po śmieciach. To jest to samo. Znowu napis. Klikałem na to? Nie da się, pudła. Kupa pudeł. Tutaj nie ma nic, czego mógłbym użyć. Tutaj jest wiele zardzewiałych elektronicznych chipów i przewodów na tych półkach. Powinienem sprawdzić cały tekst, zanim zacznę tłumaczyć, bo czasami strasznie kaleczę polski. Metalowa płytka. Pisze na niej pokój pacjenta numer 23. Przewrócony kosz. Wszystkie śmieci zostały rozsypane na podłogę. Ten kawałek papieru, a znowu to samo. Te półki są pełne kartonów. Dostałem wiadomość. Zaraz wrócę. Okej, już jestem. Tutaj nie ma nic użytecznego w środku. Jedynie kawałki zwyczajnych stacjonery? Muszę się podszkolić z angielskiego. Zepsute krzesło z kółkami. Czy to jest jakieś biuro? To jest panel do sprawdzania wzroku. Ale nie jest zwyczajny. Jest pełen liczb. 6, 5, 7, 7, 9, 8, 2, 3... A to jest tyłem. Dlaczego mógłbym tego użyć? Komputer jest wyłączony. Jego przewody są oderwane. Nie ma możliwości, żebym go włączył. Gaśnica. Chciałem kliknąć na to, co jest na podłodze, ale się nie da. Nie wiem, co mam rozumieć przez klata pełna szuflad. Może komoda?
Tutaj jest wiele dokumentów w środku. Niczego nie rozumiem. To jest nieznany mi język. Chyba. Nie wiem. O, hasło czterocyfrowe. Dobra, na razie to zostawmy. Muszę odnaleźć wskazówkę. Zrujnowane łóżko. Materac jest pełen rozdarć i plam. Być może plam krwi. Martwa roślina jest strasznie podobna do tych, które miałem w domu. Muszę stąd uciec za wszelką cenę. Nic nie rozumiesz. Pudło, a czy krzesło jest zniszczone i nie da się dostać do wejścia szuflady? Serio? Ale mogę zajrzeć do środka. Nic tam nie ma. Okej. Pełne krwi. Widzę, że coś tam się porusza? Nie mogę otworzyć tego z dłońmi. Z samymi dłońmi. Zaraz, może rozetnijmy tamtą torebkę z krwią? Skoro mamy skalpel. W końcu coś tam jest. Może będzie klucz. Spróbujmy. Może trochę się gubię. Przetnę to za pomocą skalpela. Tutaj było coś w środku. To jest to mały metalowy klucz. Jej! Strasznie podoba mi się styl wizualny tej gry. Ogólnie wszystkie teksturki i tak zwane sprite'y są ładne. To jest zamknięte, bla bla bla. Mogę użyć tego klucza. Tutaj jest mały adapter jack, czerwony. Dlaczego mi adapter? Adapter na jacka. Ma dwa wejścia i jedno tam. Ale po co? Ten komputer działa? W sumie tutaj brakowało jakichś przewodów. Wątpię, że jackiem włączymy komputer, ale właśnie to nie ma sensu. Dlaczego może być mi potrzebny jack, a dokładniej to adapter na jacka? Ja mogę tego użyć. Znowu zaczęły się te dziwne lagi. Zauważyłem, że po jakimś czasie gra zaczyna lagować i muszę ją zminimalizować, żeby wróciło do normy. Nie wiem czemu. Stare sprzęty jakieś tam, stary komputer z lat 90. Wątpię. Dlaczego mi Jack? Znowu dostałem wiadomość, mi się zdawało. Zdawało mi się. Okej. To musi być wejście, ale się nie otworzy. Nic się nie stało. What to do? Co ja mam zrobić? Nie mam pomysłu. Da się jakoś łączyć przedmioty? No po co mi ten pilot? No, nie powiem. Nie mam pojęcia. Jestem totalnie zgubiony. O! Tu było coś w środku, nie sprawdziłem tego. Kolorowy kawałek papieru. Zastanawiam się, co oznaczają te rysunki. O mój Boże, jakim cudem ja to pominąłem. To jest chyba do tego testowania wzroku. Albo i nie? Powinieneś tego sprawdzić z daleka czy coś? Dobra, myślę, że zakończę tutaj ten odcinek, jako że nie mam pojęcia, co mam robić, a już chyba trochę on trwa. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Mam nadzieję, że spodoba wam się ta krótka seria, jako że jest to demo, więc musimy czekać na pełną wersję. I że usłyszymy się ponownie dosyć prędko. Najprawdopodobniej w marcu, bo teraz zaczynam pracę i będę musiał się skupić po prostu na tej pracy, będę miał mało czasu. No muszę się wszystko nauczyć, zorganizować jakoś i tak dalej. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, cześć! Co jest nie tak z tymi dźwiękami? Wiecie co, nawet nie mam ochoty z tym czymś gadać. Spieszajmy stąd. Nara. Bawcie się dobrze. Ale bez mnie. A to co?
Okej, nie możemy zrobić z tym interakcji, może to i lepiej. Co tu się odbywa? What the fuck? Z lokacji na lokację ta gra jest coraz bardziej creepy. Tym głębiej się zapuszczamy.